Jest 19 lipca 2015 roku. W tej sytuacji, w której się znajduje Rzeczpospolita, po uchwaleniu przez Sejm III RP 666 bubli prawnych w jednej kadencji, stało się to 10 lipca 2015 roku i spodziewamy się, że szabasgoje w Senacie nie zatrzymają się w tej sytuacji. Bo widzimy, że nic dla nich nie jest święte. W związku z tym suweren naród polski musi wziąć sprawy w swoje ręce i przede wszystkim zastanowić się nad powszechnym uznaniem Konstytucji kwietniowej z 1935 roku, która nadal obowiązuje, a ten fakt jest utrzymywany w tajemnicy przed polskim narodem. Ja zacytuję w tej chwili artykuł 17. Ta konstytucja jest bardzo krótka, zawiera 81 artykułów zaledwie. Jak brzmi artykuł 17? Cytuję. Punkt pierwszy. Zgromadzenie elektorów składa się z marszałka Senatu jako przewodniczącego, marszałka Sejmu jako jego zastępcy, z prezesa Rady Ministrów, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, generalnego inspektora sił zbrojnych oraz z 75 elektorów wybranych spośród obywateli najgodniejszych, 2/3 przez Sejm i w 1/3 przez Senat. Punkt drugi. Mandaty elektorów wygasają z mocy samego prawa w dniu objęcia urzędu przez nowo obranego prezydenta Rzeczpospolitej. I to jest legalny, proszę Państwa, sposób na obranie prezydenta Rzeczpospolitej. W sytuacji, kiedy Andrzej Duda, elekt, wybrany w wyborach według mnie sfałszowanych, ale jednak 24 maja 2015 roku odbyła się druga tura wyborów, w której kandydat, był tylko jeden kandydat, bo drugi kandydat, Szczynukowicz Welkomorowski, jest infamisem. Przypomnę, od 18 kwietnia 2015 roku są mu odjęte prawa wyborcze, zarówno bierne, jak i czynne, więc w ogóle nie powinien brać udziału w tych wyborach. Więc cóż to były za wybory, w których był jeden kandydat? No żadne, proszę Państwa. W ten sposób urnowe wybory. Natomiast tutaj mamy legalne, ważne, bo konstytucja kwietniowa nigdy nie została uchylona, a więc nadal obowiązuje. Ważny przepis, artykuł 17, który precyzyjnie określa warunki do elekcji elekta, elekcji nowego prezydenta Rzeczpospolitej, nowo obranego, nie urnowo, tylko jawnie. Dziękuję za uwagę, mówiła Beata Andrejas z Wrocławia. Szczęść Boże.